Potem jak w zeszłym roku w naszym kraju dostępne stały się HBO Max i Disney Plus, mogło się wydawać, że w Polsce obecny jest już każdy większy gracz na rynku streamingowym. Ostał się jednak jeszcze jeden serwis, który tak się składa, że dzisiaj wchodzi do Polski. Sky Showtime, w ramach którego siły postanowiły połączyć studia Paramount i należący do Comcastu Universal, których produkcje dotychczas były rozsiane po innych platformach i w sumie nadal jeszcze są. A że akurat kilka dni temu zupełnym przypadkiem byłem w Warszawie, to postanowiłem wybrać się na pokaz przygotowany przez przedstawicieli nowej platformy. Czy Sky Showtime stanie się ostatnim gwoździem do trumny Netflixa? A może odbije się od pełnego konkurencji polskiego rynku? Na te dwa pytania raczej nie będę w stanie jeszcze odpowiedzieć, bo nie jestem jasnowidzem. Ale może odpowiem na inne, bo wydaje mi się, że debiut tego serwisu jest dużo bardziej cichy niż te zeszłoroczne, dlatego warto zebrać w jednym miejscu wszystko, co dotychczas na ten temat wiadomo. I pewnie teraz w głowach wielu z was pojawiła się myśl: po co kolejny streaming? I tak już jest tego za dużo. I do pewnego stopnia się z tym zgadzam. Serwisów streamingowych jest teraz mnóstwo. Jeśli ktoś chce obejrzeć wszystko, co go interesuje, musi albo subskrybować je wszystkie jednocześnie, albo regularnie między nimi przeskakiwać, co potrafi być dość męczące, zwłaszcza przy ciągle zmieniających się ofertach i regularnych zmianach zawartości bibliotek tych serwisów. No bo kto ma czas, żeby na bieżąco śledzić informacje o usuwanych i dodawanych produkcjach? Mimo wszystko uważam, że obecna sytuacja jest dużo lepsza niż to, co było kilka lat temu, bo wtedy mieliśmy do czynienia de facto z monopolem jednej platformy. Jeśli natomiast chodzi o wchodzące do Polski Sky Showtime, to na pewno jest w tym serwisie potencjał, by rywalizować z największymi. W jego bibliotece można znaleźć najnowsze produkcje kinowe stworzone przez studia Paramount i Universal. Na start platformy dostępny jest choćby Viking czy Top Gun Maverick. A to zaledwie kropla w morzu, bo serwis oferuje też produkcje stworzone przez studio DreamWorks, a także część oferty platform takich jak Sky, Peacock czy Showtime. Nie zabraknie też czegoś dla młodszych widzów w postaci programów stworzonych dla Nickelodeon. Tym, co wyróżnia Sky Showtime zdecydowanie na plus względem innych serwisów, jest inwestowanie w produkcje lokalnych twórców. Po tym jak Warner ogłosił rezygnację z realizacji lokalnych produkcji w Europie Środkowej i Skandynawii, nastąpiła pewna posłucha. Jedyną dużą platformą, która zajmowała się ostatnio dostarczaniem nowych polskich seriali, był Netflix. I dobrze, że będzie miał teraz nowego konkurenta. Zresztą pierwszą polską produkcją oryginalną serwisu ma być serial Warszawianka, którą Sky Showtime odkupił od Warnera wraz z 20 innymi pozycjami. Jeszcze jestem przed pokazem, nie wiem co pokażą. Mam nadzieję, że to będzie jakiś ciekawy serial. Po cichu liczę na tą polską Warszawiankę, bo tam jest całkiem niezła obsada. Ma być Borys Szyc, ma być Janda, ma być Skolimowski, więc zapowiada się całkiem ciekawy seans. Jeśli zastanawiacie się, czemu jest taki dziwny kadr, to gdzieś posiałem obiektyw szerszy i mam teraz bardzo wąski obiektyw i generalnie mam maksymalnie wyciągniętą rękę. Więc tak, jak można być aż tak nieprofesjonalnym? Pokaz organizowany był w warszawskim Kinogramie, zlokalizowanym w fabryce Norblina. Atmosfera była raczej kameralna, choć wyczuwalne było pewne napięcie związane z oczekiwaniem na seans tajemniczego serialu. Wszyscy zastanawiali się, co to takiego będzie. Ja stawiałem na wspomnianą wcześniej Warszawiankę, ale ostatecznie się pomyliłem. Tajemniczą produkcją, której dwa odcinki przyszło nam wszystkim obejrzeć, był Tulsa King. W tytułowego króla Tulsy wcielił się Sylvester Stallone, który naprawdę świetnie sobie radzi w tej roli. Mamy tu do czynienia z typowym schematem Fish Out of Water. Głównym bohaterem jest Dwight Manfredi, były mafiozo, który dopiero co wyszedł z więzienia po 25-letniej odsiadce i ma lekki problem z przystosowaniem się do współczesnego świata. Jakby tego było mało, jego szef zsyła go na kompletne odludzie do Tulsy w Oklahomie. Zaskoczyła mnie ilość elementów komediowych, które ma w sobie ten serial. Daleko mu do komedii, ale w tych pierwszych odcinkach było kilka komicznych sytuacji, przy których sala reagowała śmiechem. Nie powiedziałbym, że to najwybitniejsza rzecz, jaką widziałem od dawna, ale jest w tym serialu naprawdę spory potencjał. Z pozostałych rzeczy dostępnych wyłącznie na Sky Showtime, niektórzy z pewnością będą chcieli nadrobić Halo, czyli serialową adaptację serii gier o tym samym tytule. Jednak moim zdaniem dużo bardziej warte uwagi może okazać się Yellowstone i jego prequele 1883, które zostały bardzo ciepło przyjęte za granicą. Ja najbardziej czekam chyba na The Offer, dramat biograficzny, którego fabuła obraca się dookoła produkcji Ojca Chrzestnego. Serial ten został dość chłodno przyjęty przez krytyków, ale cieszy się naprawdę dużym uznaniem widowni, więc trochę nie wiem czego się spodziewać, ale liczę na to, że pozytywnie się zaskoczę. Pewnie podobnie jak ja zastanawiacie się, czy w serwisie będą pojawiały się nowe kinowe produkcje, tak jak w przypadku Warnera i Disneya. Podobno tak.
Oznaczałoby to, że do biblioteki platformy już wkrótce może trafić także Babylon, a w dalszej perspektywie Oppenheimer, czy najnowsze odsłony Mission Impossible oraz Szybkich i Wściekłych. Choć nie jest to oczywiście na 100% pewne, bo nie znamy ewentualnych zakulisowych ustaleń dotyczących poszczególnych produkcji. Biorąc jednak pod uwagę, kto jest ich dystrybutorem, taki scenariusz wydaje się całkiem prawdopodobny. Sky Showtime zawitało dzisiaj nie tylko w Polsce, ale generalnie w całej środkowo-wschodniej Europie. Równolegle z nami dostęp do platformy uzyskali m.in. mieszkańcy Czech, Węgier i Rumunii. Jednak wiem, że w tym momencie zapewne najbardziej interesuje Was kwestia tego, ile trzeba będzie za to zapłacić. Jeśli ktoś zdecyduje się na miesięczną subskrypcję, to za miesiąc zapłaci 24,99 zł. Jeśli natomiast ktoś będzie gotowy zapłacić od razu za cały rok, musi liczyć się z wydatkiem 199,90 zł. 90 groszy. I w porównaniu z cenami konkurencji wydaje się to naprawdę przyzwoita oferta. Sky Showtime jest tańsza od Netflixa, HBO Max i Disney+. Lepiej pod względem cenowym wygląda tylko Amazon. Choć niewiele lepiej, jeśli weźmiemy pod uwagę promocję na start serwisu. Przy okazji pojawienia się w Polsce Disney+, można było skorzystać z oferty promocyjnej i zapisać się do newslettera, który umożliwiał roczną subskrypcję za 60 zł mniej niż w standardowej cenie usługi. Co de facto oznaczało dostanie 12 miesięcy subskrypcji w cenie 8. Podobnie było przy okazji transformacji HBO Go w HBO Max. Tam mieliśmy do czynienia z permanentną obniżką dla powracających użytkowników o 33% przy płatności co miesiąc, za to nowi klienci mieli możliwość skorzystania z 34% zniżki przy wykupieniu serwisu na rok. Sky Showtime postanowił pójść w ich ślady i zaoferował podobną promocję. Przez ograniczony czas będzie można wykupić dostęp do serwisu za połowę ceny, na zawsze, czyli w praktyce na tak długo, jak nieprzerwanie, co miesiąc, nasza subskrypcja będzie się odnawiać. Taki ruch na pewno przyczyni się do wzrostu zainteresowania platformą i zrobi pozytywne wrażenie już na samym starcie. Przy obecnym kryzysie wizerunkowym Netflixa, ogólnej niechęci do Disneya i Amazona oraz dziwnych decyzjach w sprawie HBO Max, naprawdę nie potrzeba wiele, by zyskać sympatię potencjalnych klientów. Zwłaszcza, że coś takiego na pewno odbiłoby się w mediach szerokim echem, a to jest tej platformie zwyczajnie potrzebne. Zwiastun opublikowany ostatniego dnia stycznia obejrzało do tej pory zaledwie kilka tysięcy osób. To naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę, że mówimy o usłudze, za którą stoją tak duże marki. Jednak nie można patrzeć wyłącznie na cenę usługi, ale też na to, co w tej cenie dostaniemy. Oferta na początku będzie zapewne uboższa niż życzyliby sobie tego potencjalni klienci, ale to akurat standard. Z podobnymi bolączkami na początku swojej obecności w Polsce borykały się też Disney Plus i HBO Max. Niestety to nie jedyny problem debiutującej platformy. Niepokoić może przede wszystkim fakt, że maksymalna jakość obrazu, w jakiej będziemy mogli oglądać filmy na Sky Showtime, to Full HD. Póki co nie możemy liczyć ani na 4K, ani na HDR, ani na jakość dźwięku w standardzie Dolby Atmos. Dla mnie osobiście nie będzie to szczególny problem, ale wyobrażam sobie, że niektórych może to bardzo zniechęcić. Jeśli ktoś, tak jak ja, często ogląda filmy i seriale w biegu, w podróży, na ekranie telefonu, tableta lub laptopa, pewnie nie zauważy szczególnej różnicy. Jednak osoby, które wolą oglądać na ekranie telewizora lub z użyciem projektora, z pewnością to odczują. Ten problem nie dotyczy wyłącznie naszego kraju, bo z tego co widziałem, na to samo narzekali też mieszkańcy innych europejskich państw, w których usługa dostępna jest już od kilku miesięcy. Trudno wyobrazić sobie, żeby mogło tak pozostać na stałe, ale brakuje też informacji, kiedy miałoby się to zmienić. Jest to zdecydowanie duży minus platformy już na samym starcie. Interfejs serwisu podobno oparty jest na tym samym modelu, z którego korzysta w Ameryce Peacock, który często jest krytykowany za ten element. Nie miałem okazji korzystać z tego interfejsu, więc nie wiem, czy jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, ale spotkałem się raczej z dość negatywnymi opiniami. Jeśli ktoś z Was miał styczność ze Sky Showtime, na przykład poprzez VPN, to może im zaprzeczyć lub je potwierdzić. Na koniec dodam jeszcze, że w ramach jednego konta jest możliwe utworzenie 5 profili, a z serwisu można korzystać jednocześnie na 3 urządzeniach. Sky Showtime zdecydowanie ma potencjał, żeby namieszać na polskim rynku streamingowym. Pytanie jednak brzmi, czy ten potencjał wykorzysta. Jeśli o mnie chodzi, to pewnie dam mu szansę. Jak już wcześniej wspomniałem, dla mnie największą zaletą pojawienia się tego serwisu w Polsce jest szansa na polskie filmy i seriale, które będą mogły pozwolić sobie na trochę większy budżet niż produkcje realizowane bez wsparcia zagranicznego kapitału. Jestem jednak świadomy, że to raczej nie wystarczy, aby przyciągnąć klientów. Sky Showtime to duży gracz i w razie niepowodzenia raczej nie pójdzie w ślady Showmaxa i nie wycofa się z Polski. Uważam jednak, że można było trochę więcej zainwestować w promocję. Pamiętam, że w zeszłym roku, przechadzając się po ulicach Krakowa, często można było napotkać reklamy produkcji dostępnych na Disney Plus i HBO Max. Jeśli chodzi o reklamy Sky Showtime, to nie widziałem w zasadzie żadnej, więc nie dziwię się, że tak mało osób słyszało o pojawieniu się w Polsce nowej platformy streamingowej. A czy wy planujecie wypróbować nowy serwis na premierę? Czy wolicie poczekać na pierwsze opinie i dopiero wtedy zdecydować? Koniecznie napiszcie w komentarzach. Odmykam dyskusję i do usłyszenia.